Witajcie, z tej strony Nigrum i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Lies of P. Nadal nie mam gestu, machania bądź ukłonu, żeby się z Wami przywitać, ale to nic, myślę, że zdobędziemy to i wtedy będziemy tego używać. Zdobyliśmy za to mnóstwo innych ciekawych, fajnych przedmiotów. W poprzednim odcinku zawalczyliśmy z trzecim bossem i dotarliśmy do miejsca, w którym kończy się demo, więc dziś przejdziemy sobie do nowej, totalnie nowej lokacji i zobaczymy nowe rzeczy, których ja osobiście w demie nie widziałam. Będziemy odkrywać to wszystko razem. Musimy przetestować sobie Full Minis, czyli naszą nową rękę Legionu, którą Eugene nam w poprzednim odcinku zamontowała. Now that we have, you must understand. The city is on its deathbed. The petrification disease spreads too fast, and the puppets rampage everywhere. Nobody knows what caused the disaster. Everyone in Krat is just trying to survive. That's why I found you. Our only hope, Geppetto's puppet. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I used to call on you. That's all I can say for now. Please, save Krat. No właśnie, mieliśmy polewelować oraz zapomniałam o tym, że właśnie u Sophie mieliśmy nowe dialogi, musimy z nią pogadać. No i z nią pogadaliśmy w poprzednim odcinku, także zdobyliśmy nowe informacje od Geppetta na temat dalszych celów. Musimy sporo zrobić, jednym słowem. Przede wszystkim musimy odnaleźć i uratować Veniniego oraz zamknąć fabrykę marionetek, którą właśnie to próbował zamknąć sam Venini, ale się nie udało oraz zaginął, nie wrócił, musimy go odnaleźć. Okej, widzę, że ze 4 punkty solidnie wydamy, więc 1 punkt w potencjał, żeby ten udźwig troszeczkę, to obciążenie podbić. Na pewno jeden, tu motoryka to jest siła, nie będę tego ładować. Zaawansowanie to są odporności, też wypadałoby coś tam wbić. No wiecie, 1 punkt też niech pójdzie w zaawansowanie, 1 punkt niech pójdzie w witalność i 1 punkt w siłę. I tak rozdysponujemy sobie nasze statystyki. Nie jestem pewna, czy zaawansowanie ogólnie mi się przydałoby jako statystyka, wiecie, jako właściwie atrybut, nie statystyka, ale może z drugiej strony warto by było od czasu do czasu coś tam zainwestować, sobie tak myślę, bo mielibyśmy znacznie większe odporności, szczególnie właśnie na ogień, elektryczność, kwas, później na pewno z tym będzie dużo styczności, więc lepiej tak zrobić. No i sporo wydaliśmy. Więcej z nią nie pogadamy, widzę. Okej, ona prosi nas o ocalenie Krat, tu z Eugene już gadaliśmy, prosi nas o ocalenie wszystkiego, wszystkich. Zobaczmy, czy z Antonią jeszcze nie pogadam, no i będziemy ruszać dalej. Nie, no dobra, to by było na tyle. Także też w poprzednim odcinku... Musimy jeszcze, słuchajcie, poddawać te lalki, słuchajcie, oddać lalki, więc wnętrze domu na bulwarze Elysium, tu się najpierw przedostaniemy, zanim przejdziemy dalej, bo musimy tą laleczkę oddać, no i tam jest zaznaczony ten gwizdek, nie ma tam oznaczonego w ogóle tego drewnianego policjanta, którego znalazłam, bo myślałam, że trzeba oddać go dla kobiety, która wspominała o niejakim Murphy, sama laleczka też była nazywana Murphy, ale go tam nie ma, więc chyba oddamy to gdzieś indziej. Ale wiecie, zawsze mogę zrobić cięcie i to sprawdzić, nie? I następnie przejdziemy sobie do nowej lokacji. Już w poprzednim odcinku także mieliśmy drzewko rozwoju naszego bohatera, zapoznaliśmy się z napędem P, jak to działa, także sporo udało nam się właśnie odblokować, dowiedzieć, zrobić. Boss pokonany, bardzo dużo celów dostajemy teraz tak naprawdę. Oprócz samego Veniniego musimy jeszcze ocalić ogólnie cały Krat, czyli oczyścić je z marionetek, zamknąć tą fabrykę, odnaleźć Veniniego, odnaleźć niejakiego arcybiskupa i Andreusa, dobrze mówię? Nie jestem pewna, czy teraz dobrze wypowiedziałam jego imię. Jakoś tak. Później to sobie sprawdzimy. No i pokonać jeszcze, uporać się w ogóle z Bractwem Czarnego Królika. No, także sporo zadań i to myślę, że będą zadania rozłożone na całą grę, cele takie, wiecie,
Zobaczmy, czy on coś ma nowego jeszcze. For your information. Nie, on nic nowego nie ma. Właśnie, przetestujmy sobie ten Fulminis. Rękę elektryczności. Wow, ona jest piękna, no. Powiem wam, super. I w ogóle ten smart tutaj, nie? Dobra, jedziemy do tej kobiety, której musimy oddać lalkę. Ja tą lalkę jeszcze oddawałam w tym... w... demku. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, there, my baby. I've missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Tutaj mamy wybór, skłamać czy powiedzieć prawdę. To marionetka, słodkie z niej maleństwo. Powiedzmy, to marionetka. What's wrong, kind one? This is my baby. My sweet Elena. Did my family convince you to lie? Don't do it. That road leads to nothing but sadness. I should know. I am so grateful to you, kind one. Please take this token of gratitude. Fragment jasnego ergo dostaliśmy właśnie. Ogólnie gra nam tutaj zaleca, żeby jak najwięcej kłamać, nie? Już z nią pogadać nie możemy. Gra nam zaleca, żeby jak najwięcej kłamać, ale o tym też już mówiłam w demku, że nie jestem pewna, jak czasami ludzie będą postrzegać to, co my, to, o czym my mówimy w ogóle, nie? Bo dla nas coś z jednej strony może się wydawać, że o, jeśli powiedzieliśmy, że to marionetka, to mówimy jej prawdę, ale ona nie uwierzyła. Oda uznała, że my skłamaliśmy. Więc teraz jak gra to traktuje? Traktuje to tak, że my powiedzieliśmy jej prawdę, czy traktuje to to, jak ona to odebrała i że to było nasze kłamstwo odwrotnie? Bo ja będę starała się iść taką ścieżką, żeby ten Pinokio kłamał, czyli to, co nam postacie, pozytywne postacie podpowiadają, że to jest dobra ścieżka, dobry wybór. W grze są podobno 3 zakończenia, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja chcę po prostu to, wiecie, bezspoilerowo przejść i dojść do jakiegoś zakończenia, mieć niespodziankę na koniec. Zobaczymy, co wyjdzie, nie? Ale jeżeli wiecie, jak gra to traktuje akurat w przypadku tej kobiety, w przypadku tego zadania, co było prawdą, a co było tak naprawdę kłamstwem, to napiszcie w komentarzach. Klucz otrzymany od Geppetta. Otwiera dziedziniec krackiego ratusza prowadzący do wytwórni Veniniego. Venini, właściciel fabryki, podjął się samotnej próby odbicia jej z rąk marionetek. Wciąż nie wiadomo, czy zdołał przeżyć. Tak. No i otwieramy bramę. Niestety nie udało mi się oddać tego gwizdka. Wiecie, o którym mówię. O tym gwizdku, ani tym bardziej tej drewnianej marionetki. Byłam u tej kobiety od tego Murphy'ego, ale nie mogłam jej dać ani tego, ani tego. A ten gwizdek dalej jest pokazany na bulwarze Elysium, więc widnieje obok po prostu tej lokacji. Nie wiem, gdzie go mogę oddać. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Po prostu wrócę się tam później i wtedy go oddam, bo nie mam pojęcia, komu to oddać, nie? Naprawdę nie mam, totalnie nie mam pojęcia, nie? Sprawdzałam tą kobietę. Ona się powtarza, że ona tęskni za tym Murphym. Here it is. Venini works. Everything you see here belongs to Venini, the classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? Ah, I wish we could find him.
that is. If he's still kicking. Okej. Okay. Fajne rzeczy dostaliśmy. Zaraz sobie przeczytamy tą notatkę. Tego nie otworzymy. Nie. O Jezu, tam jakiś ogromny przeciwnik chodzi. To wygląda jak przeciwnik, z którym walczyliśmy, tylko on ma koło. Słuchajcie. Dobra, ja chcę te notatki zobaczyć. Cudowne lekarstwo. Tu kupisz cudowny lek. Alchemik cudotwórca Clark Shore, znany również jako doktor choroby Precz, zdołał stworzyć lekarstwo na straszliwą zarazę, jaka rozniosła się po kracie. Wykorzystał do tego rukiet dorożca, krew dwugłowego węża i gotowaną mandragorę. Brzmi jak przepis normalnie z Harry'ego Pottera. Clark Shore osobiście przetestował lekarstwo i potwierdził, że zapewnia całkowity powrót do zdrowia. Błękitna plaga to żadna boska klątwa. Nie lękajcie się więc. Odwiedźcie doktora choroby Precz, Clarka Shore'a. Ceny mogą ulec zmianie ze względu na ograniczone zasoby towaru. Błękitna plaga. Ciekawe, czy coś więcej będzie na jej temat. Ale dobra, to już wiemy, co trawi mieszkańców, bo już się na to też w demku natknęliśmy, że były osoby chore. I się zastanawialiśmy, co to za choróbsko. A to jest możliwe, że ta błękitna plaga. Na razie nie chcę zaskakiwać. Chodź tu, chodź tu, chodź, wskoczysz? Chodź. Bo ja nie chcę zaskakiwać tutaj na razie. Ja chcę, bo ja się nie wrócę. Także proszę bardzo, nowa, przepiękna lokacja, idziemy w stronę Veniniego. Ten wyglądał jakby miał ten. Ten wyglądał jakby miał, wiecie co, ten Whirling Saw, czyli wirującą piłę z Bloodborne'a. Moją, jedną z moich najulubieńszych broni, jak nie najulubieńszą broń. Dobra, tu możemy zejść. Ale fabryka, mamy fabrykę. Piękna jest ta lokacja. Bardzo mi się podoba. Dobra, ten rzuca. Ten tu idzie. Dobra, trzeba... Już widzę, jak to zrobili. My musimy dostać się na dach i położyć tego niemilca. Położyć tego niemilca na dachu, bo będzie strzelać. O, ale pułapka perfidna, przegrzanie. Wow, nie no, to już jest nowa lokacja dla mnie, wiecie? To już jest ampułka odporności specjalnej. Wiecie, to już jest dla mnie totalnie nowa lokacja, bo jej nie było w demku, więc ja jestem totalnie zaskoczona tym, co tu znajdziemy. Fragment z tego ergo. Trzeba się pozbyć tych pomniejszych przeciwników. O, w te wąskie tu przejścia raczej ten przeciwnik nie powinien się dostać. Dobra, sprawdźmy szybciutko, co ja tutaj zebrałam. To jest ampułka odporności specjalnej, tymczasowo zwiększa odporność specjalną. A to jest na atrybuty, czyli porażenie elektryczne, rozkład, skażenie, przegrzanie. A to? Jej zastosowanie zwiększa odporność na porażenie, przełamanie oraz zakłócenie. Patrzcie na to, czyli totalnie inne efekty. Ale zaraz, tu jest przegrzanie, czyli ogień, porażenie elektryczne, rozkład, skażenie, to może być kwas, jak nas potraktują kwasem, porażenie, ale nie porażenie elektryczne, przełamanie oraz zakłócenie. To jest ciekawe, nie? Bo to są totalnie inne stany niż to, co mamy na przykład w standardowych Soulsach, Souls-like'ach, jakichś na przykład fantasy, to co znamy. Boże, on tu idzie, on ma czerwone oczy. Dobra. Na razie ja chcę wejść wyżej, nie? Dobra, tam jest przeciwnik, którego wypadałoby jakoś załatwić kulturalnie. Może on tu przyjdzie? On idzie chyba do mnie. Nie rzucaj. Podejdź tu kulturalnie, albo tym termitem go.
Dobra, mamy go. Chodź tu. Boże, on tym kołem atakuje! Dobra, bo tam jest jakiś mniejszy przeciwnik i on pluje jakimś kwasem jeszcze. Trzeba uważać. Dobra, mamy go, uff. Oj, kurczę, powiem szczerze, że zadrżały moje ręce przez chwileczkę, ale się udało. Dobra, oczyściliśmy ten teren. Kulturalnie możemy się stąd wynosić i iść dalej, nie? Nie no, ten niemilec malutki to mnie zaskoczył, nie? Ale patrzcie, ile przeciwników, ile tam na moście ich wisi. Ale ta fabryka wygląda spektakularnie. Nie no, ja jestem zachwycona designem, nie? Ja czuję, że każda... O, katalizator baśni. Ja czuję, że każda lokacja będzie czymś fenomenalnym, wiecie? Chociaż, wiecie, tego tutaj możemy zostawić... A, nie, ja już go nie mam. Ja już go usunęłam. Tego termita mogłam zostawić w razie, gdybym więcej ich zebrała. Dobra, tu też można zaskoczyć. Ale na razie wolę przejść tędy. Nie no, ładnie, nie. Ta gra jest taka epicka. Dobra, ich tam na tym moście jest o wiele więcej. Okej, okay, awaryjna ochrona Geminego. Gemini. Dobra, tam na prawo jest przejście. Przydałaby mi się inna łapka, wiecie? Przydałaby mi się teraz ta ręka Legionu ze sznurkiem. Bo ten fulminis jest dobry, ale on jest tylko na bliski dystans, wiecie o co chodzi. Ale dobra, może pojedynczo ich wyciągniemy. Tamten rzuca, ale wątpię, żeby dorzucił. Dorzuca. O Boże, was tu jest więcej. Dobra, ucieknijmy im. No to jest jak w Soulsach, nie? Oni muszą tu podejść. Ja sobie jeszcze załaduję. No ładnie, kurde. Chodź tutaj. Pięknie, no pięknie, podoba mi się to. Ta gra jest taka elegancka, taka wybitna, wybitna, po prostu tak dobrze mi się gra. Dobra, jest przejście na górę, ale ja bym jeszcze obadała, co było tam. Bo czekajcie, tu można było z góry zaskoczyć na dół. Tu jest dużo ścieżek, dużo, wiecie, fajnych możliwości, żeby zaskoczyć przeciwnika. No elegancko, nie? Telefon dzwoni. City is so full of puppets, it seems, are about fit to bust.
We thank you for participating. By morning, it walks on feet numbering 4. At midday, just 2. No less and no more. It walks on 3 feet when the evening arrives. And if you solve this, then I'll know you're alive. Człowiek. No to jest, kurde, człowiek albo potwór. Człowiek. Twoje sprężyny reagują. Ciekawe, co to znaczy. Ale dostaliśmy klucz trójcy. Ciekawa jestem, co znaczy, że sprężyny reagują u nas. Nie jestem pewna, kurczę, ale... No dobra. Kluczyk dostaliśmy. Kluczyk. Sprawdźmy go. Klucz trójcy. Niejaki Arlecchino. Nie było o nim wzmianki wcześniej, ani w demku, ani nic. Totalne nowości. Dla mnie to totalnie już będzie wszystko nowe i to będzie takie świetne do odkrywania. Ja już się świetnie bawię, nie? Od samego początku gry się świetnie bawię, nawet powtarzając ten etap z demka, nie? Ale teraz to wszystko będzie totalną niespodzianką. Fajnie, mamy jakiś element zagadki, mamy jakiegoś szalonego wariata, który przypomina z tym telefonem mi normalnie Zasha i trochę też Jokera z Batman Arkham City. Dosłownie ten sam motyw, nie? Podobny, bardzo podobny. Klucz zdobyty dzięki udzieleniu odpowiedzi na łamigłówkę króla zagadek. Zapewne coś otwiera. No jak to klucz, nie? Święty trójkąt stanowił tajny symbol pewnej organizacji. Plotka głosi, że właśnie to zgromadzenie miało rzeczywistą władzę nad kratem. Ciekawe. Ciekawe, czy więcej czegoś się dowiemy na temat tej trójcy i czy w końcu te zagadki na przykład nas doprowadzą do samego Arlecchino, czy też Arlecchino. I na przykład on może być jakimś bossem. W sensie sekretnym, albo z zadanka pobocznego, czy coś. Dobra, telefon odłączony, trudno. Tutaj już nic nie mamy, więc lecimy dalej, ale fajna sprawa. Podoba mi się ten motyw, podoba mi się ten pomysł. No i mamy... Co tu pisze? Venini Works. Jest fabryka Veniniego. Dobra, idziemy. Coś czuję, że to nie będzie takie proste. I chwilę to potrwa. Ja myślę, że... Wow, ale to jest piękne. Trochę się czuję teraz jak w pierwszym Dishonored, nie? Jakbym grała w dodatek z Daudem, nie? W roli głównej. Ta fabryka, nie? Coś czuję, że Venini żyje. Dobra, jest drabinka na dół, a tu jest taki zeskok. Tak też można. Fajnie, wóz, żeby zamortyzować to trochę. Jest Stargazer! Tak jest, mamy Stargazer. Cudnie, podoba mi się to. Elektryczność skutecznie poskramia marionetki. Jeśli nie jesteś tropicielem, zmykaj. Tak, dobrze? Zmykaj, tak, zmykaj było. No to już się przekonaliśmy na samym początku, że zwykłe marionetki, oczywiście, elektryczność jest ich słabym punktem. To jest to samo, co... łańcuch zdobyliśmy. To jest to samo. To będzie soczysty skrócik, to będzie soczysty shortcut. Już się nauczyliśmy tego, że
zwykłe marionetki, to ich słabość to jest elektryczność w tej grze, tak jak na przykład ogień na bestie w Bloodborne, nie? Tu czy tam? Tu sprawdźmy. Tego nie otworzę. Także to jest świetna sprawa. O, znowu ten wielkoludzik. Znowu ten wielkoludzik. Zawsze można go pokonać i wrócić do Stargazeru, nie? A, skoro ja go tu mam, to warto by było, zanim go pokonam, użyć Stargazeru, żeby odnowić sobie ogniwa, mieć 5, nie? Przecież. Aktywować go, naprawić, to raz, ale aktywować, fake. Naprawić, aktywować, wiecie, użyć go, o to mi chodzi. Także no, ale marionetki, które mają jakiś dziki status, typu ty możesz wstać właśnie. Marionetki, które mają jakiś dziki status typu elektryczność czy coś, nie będą na to tak podatne. On ma już więcej życia. O, księżycowy kamień nowiu, rzucane ogniwo i okrój gwiazdy. Wiecie, co to znaczy? Będziemy mogli sobie ten... Kurczę, do naszą broń ulepszyć, nie? Ja będę inwestować w szybkie bronie. Fragment promienistego ergo. O! Co to jest? Kim ty jesteś? Boże, to jest boss? Czy to jest zwykły przeciwnik? Ja nie wiem, czy ja chcę z tym walczyć. A tu? To musi być przejście, tak? To będzie przejście, ale to przejście trzeba będzie sobie chyba zmontować. Co wy na to? A sprawdźmy jeszcze tam te schody. Te tutaj przy Stargazerze, wiecie, o co mi chodzi. Bo może tu coś jeszcze jest. Ja się uleczę, bo... O Boże, mało nie wpadłam tutaj. Dobra, dobra pułapka. Dobra, najpierw ja chcę obadać wszystko, co na górze, bo tu mogą być właśnie jeszcze jakieś skarby, po co się 10 razy wracać czy coś. Nic nie ma. Nie no, na razie obadajmy wszystko inne, później obadamy tego wielkoluda. Może znajdziemy na niego jakiś sposób. Nie wiem, która teraz ścieżka jest, wiecie, tą właściwą, w sensie... która jest fabularną, która poboczną. Coś tu wielkiego się kotuje w tym, nie? This place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. To dobrze, Gemini. Dobra, tu mamy tego wielkoluda. Ten fulminist, nie wiem jeszcze jak go używać. Chyba właśnie trzeba go tak ładować. Tu jest spadek. Właśnie, te deski by się zawaliły, to by się zawaliło. O, kolejny księżycowy kamień. To wypadałoby wrócić, wiecie? Patrzcie. Jest ta wytwórnia. Ale jaja, nie? Gdyby zapaliłam Geminiego, żeby mi tu troszeczkę oświetlił temat. Dobra, na razie tamtego z lewej, tego wielkoluda zostawimy. Ogarnijmy wszystko, co mamy tu, wiecie? Tu tworzą w ogóle te marionetki białe. One są trochę odporniejsze, zauważyłam.
nie radzą sobie z elektrycznością, ale ogólnie ze zwykłymi obrażeniami, to powiem wam, one są ciut twardsze, nie? Ciut takie mocniejsze. Dobra, na razie zwiedzamy tutaj. Temacik. W razie czego ten baśniowy kunszt mamy. Raport z zarządcy fabryki. Schowam się tu i przeczytamy go sobie. Nie wiem, czy gra się pauzuje, jak czytam jakiekolwiek notatki. Drogi panie Wynini, zgodnie z pańskim poleceniem dokonałem rzetelnego śledztwa dotyczącego dostarczonego przez alchemików Erga. Zrobiłem to, rzecz jasna, w całkowitej tajemnicy. Rzeczywiście jego jakość staje się z czasem coraz gorsza. Nie powątpiewam w alchemików, lecz spadek ten jest zbyt powszechny, by można było zrzucić na karb w przypadku. Jak tak dalej pójdzie, ryzyko defektów u marionetek w tym kwartale stanie się odczuwalnie wysokie. W końcu jakość Erga to najważniejszy czynnik. Według wiarygodnego źródła wysoko postawieni, alchemicy rozpoczęli ostatnio eksperymenty nad produkcją Erga za pomocą innej metody. Uważam, że ich tajne próby mają związek ze spadkiem jakości Erga. Czyżby rozkręcali ciała marionetek wyrzuconych na bagnie bez nadziei? Bagno bez nadziei, jakaś nowa lokacja. Zalecam w każdym razie ostrożny kontakt zamiast oficjalnej skargi. Nikola, zarządca fabryki numer 1. Okej, okay. Ja tutaj troszeczkę z przerażeniem czytałam to. Ty się aktywujesz? Nie, ty się nie aktywujesz. Ale mocniejsze są te marionetki, takie bardziej ludzkie, nie? Bardziej wytrzymałe. Dobra, najpierw tu ogarnijmy temacik. Może on mnie zobaczy i tu podejdzie. Nie mam jak go przywołać. Oj, tamta marionetka się ruszyła. One takie zepsute jakby są powolniejsze. Dobra, ta nie wstanie. Ty wstaniesz. Wow, ale ładnie ta fizyka jest zrobiona. Boże, ta miała jakąś broń, nie? Mam nadzieję, że kurczę... zasobnik porażenia Belfort. W ogóle muszę sprawdzić to, co ja pozdobywałam, nie? Sprawdźmy, co ja pozdobywałam nowego. W ogóle ten łańcuch muszę sprawdzić, który zdobyłam. Kalowanie, zdolności, motorka B i technika B. Dobry i do siły, i do zwinności, zręczności. Łańcuch nadający się do potężnego zamachu, czyli taki a la Beach. Zadaje obrażenia od uderzenia wszystkim w zasięgu i obraca trafionych wrogów. To by trzeba było wypróbować. To było jak ta rura do rzucania. Taki oszczep ala. A to jest coś jak ala taki bicz chyba jednorazowego już użytku. Tylko że tym się rzuca, co ciekawe. Ciekawe jak to wygląda. Czasem najskuteczniejsza jest prostota, wypowiedź pewnego tropiciela. Dobra, trzeba będzie to wytestować. 5 kamieni, więc będzie można ulepszyć broń. Na razie chcę ulepszać ten rapier. Później może je jakoś go zdemontuję, rozmontuję, czy coś zmodyfikuję. Ale też podpatrzyłam sobie trofea, wiecie? Jakie są trofea do zdobycia. I też są trofea takie jak w normalnych Soulsach czy Souls-like'ach, żeby, wiecie, zebrać wszystkie bronie zwykłe, rzadkie, specjalne, żeby ulepszyć na maksa zwykłą broń. Więc taki rapier na maksa można by było ulepszyć. I ulepszyć też trzeba specjalną broń, więc na razie rapier, bo nic innego tutaj takiego ciekawego nie mam. Do zręczności, reszta jest do siły. A jak coś innego się trafi do zręczności, będzie to coś specjalnego, będzie to ciekawe, podpasuje mi to pod mój build, to będziemy tego używać. O, zasobnik to jest nowa część, którą możemy wmontować. I po prostu ma lepsze odporności na zakłócenie, porażenie, przełamanie, redukcja obrażeń fizycznych. To wszystko jest w tym zasobniku. Też mamy do tego tą ampułkę i przedmioty z
To jest ten raport. Dobra, to czekajcie, ja muszę teraz wziąć sprzęt. Części obronne mamy najlepszą wybraną. Przetwornik, zasobnik tutaj, wybieramy. Cięższy, ale lepszy jest. No i mam 75,3, kurde, tego udźwigu, ale dalej to jest 51... A nie, to jest 75,3, to jest moje maksimum. 51% mam, czyli dalej wykonujemy szybkie role, jesteśmy zwinni. O, sorry. Sorry, świerszczu. Też już mam wystarczająco dużo tego. Dobra, tutaj teraz sobie przejdziemy. Może skrót odblokuje, kto wie. Wystarczająco dużo mam już erga, żeby sobie też polewelować. O nie. Boże, czemu ja mam wrażenie, że to będzie boss? No nie wiem. Jest zapis. Nie może być boss. Uff, dobra, boss chyba spadł na dół. Ej, bez kitu, ja mam wrażenie, że to jest boss, nie? Nie, nie, nie spadaj mi tam. Ej, ale jeżeli to jest boss, tam jest drabinka, patrzcie na to. Tu trzeba ewidentnie zeskoczyć. Tam jest przejście dalej. No kurczę, tak daleko zaszłam. No dobra, zeskakujemy, zginiemy to zginiemy. To nie jest boss, tylko jakiś mini boss, ale kurczę, wygląda złowieszczo. Obawiam się go. Ja mam coś do rzucania właśnie. Nie wiem, co on robi. A, to tak na krótki dystans działa, czyli tym tak nie rzucamy. Dobra, no to skiepściłam to. A jakbym chciała w niego rzucić na przykład tym? Też 57 obrażeń zadajemy, też zawsze coś, nie? Dobra. Starczy tego dobrego. Ja nie wiem, jak z tobą walczyć, czy ja tu... Ewentualnie będę wszystko powtarzać poza nagraniem, nie? Boję się go. No ale dobra. Jaki robociak. Dobra, ty tu nie przejdziesz, co? Motylek? Motylek. Korba motoryki. Korba znaleziona przez pracownię. Zaraz ja wrócę do tego przeciwnika. Termit. Ale ja bym chciała odblokować jakiś super fajny skrót. Stargazer. To jest idealne do walki z tym typem. Słuchajcie, to jest przeidealne do walki z tym typkiem, bo mogę użyć Stargazeru. Tak myślałam, że znajdę tutaj skrócik, wiecie? Ale że nie znalazłam skrótu, tylko Stargazer. Nawet lepiej. Bo tam wszystko mam porobione, co było na drodze po prawej stronie do tego typa, a po lewej i tak były ten, nawet jeżeli przeciwnik się odrodzi. Nic na dole nie ma. Nawet jeżeli tamten przeciwnik na lewo od poprzedniego Stargazeru w tym odcinku się odrodzi, to ja i tak będę miała możliwość, wiecie, przejścia sobie tam od tamtego Stargazeru, więc to jest win-win. Ja to widzę jako naprawdę solidny win-win, nie? Jeszcze motylka zabiliśmy i mamy korbkę. Dobra, ja sobie ten Stargazer odpalę. Bo ja mogę iść na tego przeciwnika z full, wiecie, estusami, że tak powiem. Full ogniwami. Ścierniwo elektryczności jeszcze, czemu nie? Tam jest przejście, do jakichś kanałów wleźliśmy. Ale użyjmy Stargazeru. I do hotelu. Mamy już, patrzcie, mamy nowy... Wejście do związku pracowni. Mamy już jakby nowy... Nowy teren, nie? Nowy region. Do hotelu. I zaraz wrócę, na koniec załatwię go jeszcze. Okej, ulepszenie broni. Proszę bardzo, nasz rapier zimy przepiękny. I teraz patrzcie na to, do +3 tylko tym kamieniem nowy ulepszamy.
A teraz, jeżeli chcemy na plus 4, to musimy księżycowy kamień półksiężyca zdobyć. What the hell is that? Kurde, no, czyli taka wyższa grudka tytanitu. A daruj, nie zjadłam ergo. No i teraz mam łącznie 5297 po zjedzeniu erga. Zainwestujmy trochę też w ten wigor, w tą staminkę, żeby jej więcej mieć. W to zaawansowanie też przydałoby się. Albo w tą technikę jeszcze. Albo w zaawansowanie, żeby mieć odporności od tych statusów, nie? Dobra, więc wigor, żeby mieć więcej staminy i zaawansowanie, żeby mieć odporności. Albo jeden punkt w wigor i tak o jeden w technikę, żeby mieć więcej jeszcze obrażeń. Żeby było tak, wiecie, porówno, nie? Okej. Okay. Zdobyliśmy właśnie jeszcze tą korbę przed chwilą. Można by było coś jeszcze ogarnąć. Tu korba motoryki. A, to jest korba pod siłę. Zwiększa motorykę rękojeści. Korba zmieniająca właściwości broni przerabia zdolność rękojeści. Korba wynaleziona przez pracownię do precyzyjnej regulacji rękojeści broni. Bo jest chyba tylko... Chociaż... Wzmocnienie jednej zdolności wiąże się z osłabieniem przeciwnej. Gdyby tak to przetestować przemocarnie. Przerób rękojeść, czyli tu przerabiamy rękojeść, a nie głownie, czyli na przykład jeżeli ja użyję korby motoryki, nie mam ergo teraz, no ale mniejsza, nie? O to nie chodzi. Chodzi o to, że zmniejszamy technikę, żeby przerobić rapier na motorykę, czyli żeby rapier był pod siłę. No to nie, ja wolę sobie na przykład taki rapier wzmocnić, patrzcie na to, korbą techniki, albo jakąś silną broń przerobić na technikę, żeby mieć pod zręczność coś, a nie pod motorkę. Okej. Okay. No dobra, przyjemniaczku. Szalony osioł się z tobą zmierzy. On teraz stoi tyłem, ja jestem ciekawa. Czy można zrobić ci backstaba? Myślałam wcześniej, jak schodziłam ze schodów, że coś mu się świeci na tyłach, ale nie. Nie wiem, chyba nie można zrobić backstaba, ale może się przekonamy. Nie można mu zrobić backstaba. Dobra, tobie będzie ciężko zadać jakiekolwiek obrażenia, mój miły, ale chcę cię pokonać dzisiaj na tym odcinku. A gdyby tak full minusa u ciebie użyć... O Boże! Jaki on ma chory zasięg. Jaki on ma chory zasięg, nie? Boże, jak on mocno bije, nie? To jest nie do pokonania, nie? A tu jest skrócik. Ja nie wiem, jaką... taktykę na typa obrać. Albo właśnie tak biec dookoła niego. Może to jest i taktyka, no. Tylko trzeba uważać na tę jego dziką szarżę. Dobra, ładnie. Nie było mi szkoda, że tak powiem, tego baściowego kunsztu. Ale ładnie, no agresywnie podeszłam do tematu, nie? Może i odbicia trzeba stosować na nim. Może to jest to. Ale on jest taki powolny, że ja chętnie bym na nim, wiecie, stosowała tę taktykę, którą ja teraz stosuję. Bo to się absolutnie przepięknie sprawdza, nie?
No, z tymi tarczami to jest ciężko u niego. Ale ta taktyka się sprawdza. Tylko trzeba uważać na właśnie te jego szarże tymi tarczami. Ale to jest do zabicia, kurczę. Jest na pewno jakaś inna taktyka na niego, że tak powiem. No to mu za dużo nie robi, nie? Ale mamy to mechanizm Legionu i księżycowy kamień nowy, urządzenie. Oj, za szybko to znika. Dobra, pokonany, słuchajcie, no to ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie odcinka. Odcinek moim zdaniem udany. W następnym odcinku nie będziemy jeszcze ruszać tymi kanałami, tylko wrócimy do poprzedniego Stargazera i pójdziemy w lewo, tam gdzie był ten wielgachny przeciwnik i zobaczymy, co tam możemy zrobić z tymi rurami i mechanizmami. A później skupimy się na kanałach, także myślę, że ten był mini bossem i się nie odradza. Zobaczymy, jak będzie. Walka udana. Trzeba będzie opatentować coś jeszcze na niego, ale takie bieganie dookoła niego i dźganie go po plecach mocnymi atakami, zanim on się obróci, to jest bardzo dobry pomysł, bo jest strasznie powolny. Także jeżeli wy macie jakąś taktykę inną na niego, to podzielcie się nią w komentarzach. Napiszcie coś. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz do subskrypcji. Nie przegapcie kolejnych odcinków. Ja bawię się wyśmienicie. Dajcie znać, jak wy się bawicie do tej pory w grze. Jestem bardzo ciekawa, czy równie dobrze. Mam nadzieję, że równie dobrze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.